Witam w pierwszym odcinku nowej serii w poszukiwaniu złota. Tym razem mamy transmisję z zawodów zorganizowanych przez polską drużynę kontaktu z graczami. Jeżeli chcecie znaleźć więcej takich konkursów, w których można wygrać złoto, to w opisie jest link do strony, do działu forum polskiego WOTA, na którym co i rusz są jakieś konkursy. Tutaj mamy grę wchowanego. Zasady są proste. M48 Patton zabije każdego, kogo znajdzie. Zadanie brzmi: przeżyć 10 minut i 30 sekund. Czyli aż w prawym górnym rogu pojawi się adekwatna liczba. Tutaj Patton sobie jedzie na południe. Ja przedzieram się do miejsca, w którym nie powinien mnie tak szybko znaleźć. Się zastanawiam, czy objeżdżać. A Patton już dorwał dwóch towarzyszy walki. Tutaj jedzie na północ, dobija trzeciego. A giną już wszystkie traktory. Nie wiadomo, gdzie jest Patton. Tutaj wszyscy wspierają się informacjami. No i ćwiczą, rozwijają zdolność kamuflażu. Tutaj mój ten jeden Cunningham miał 100% zdolności podstawowej, 55% kamuflażu u kierowcy, plus tam 50 parę procent żarówki u dowódcy. O, cóż, kolejni nasi giną. Zbliża się. No, właśnie minęła 1/3 czasu bitwy. Zasady były takie, że kto przeżyje 10 minut i 30 sekund, dostanie 150 sztuk złota. A kto będzie ostatnią trójką, która będzie żywa, otrzyma dodatkowo 200 sztuk złota. Tutaj Patton znowu nadciąga, jedzie na samo południe i dobija Frytusa. Pattonem kieruje polski community manager, zarządca społeczności. Tak się to dosłownie tłumaczy. I on już nadciąga. Tutaj nie za bardzo wiem, jak się przed nim schować, ale pomyślałem sobie, że stanę sobie na górce. Stoi tam już dwóch naszych graczy, ale stoją w miejscu, z którego nie ma ucieczki. Ja zaś postanowiłem schować się. Najpierw zastanawiałem się nad schowaniem. Oj, ale tutaj nie chciałem zostać wykryty. Się tutaj schowałem. Nie dać się wykryć, nie dać się wykryć, nie dać się wykryć. W momencie on przejechał na dół. I pewnie tutaj przyjedzie na górę. Więc pewnie pojedzie sprawdzić wyspę. Ale nie powinien się spodziewać, że ktoś będzie w miejscu, które właśnie sprawdził. A ja sobie tutaj spokojnie zjeżdżam. I się chowam. Po drugiej stronie, naprzeciw stoku. Tutaj jak wykryję te 2-1 kanigamy, tutaj się chowam, nie chcę zostać wykryty. Niszczy już 8 gracza, 9. No i nie wiadomo, gdzie jest. Gdyby tutaj zjechał, to bym nie zabił, ale ponieważ tutaj nie zjechał, a nas zostało tylko 6, a czasu już tylko 2 minuty, to była szansa, że nie przyjedzie tutaj ponownie w tym czasie. W tym momencie zaczyna się walka o to, żeby przeżyć te ostatnie 1,5 minuty. No cóż, ostatnia faza. Nie wolno było strzelać do sojuszników. Ja tutaj mam załadowane działko 37 mm Browninga. Właściwie to powinienem był załadować wcześniejsze działko, bo jest minimalnie lżejsze. A jak mamy lżejszy czołg, to szybciej możemy się poruszać i nas
i szybciej gdzieś dojechać. Mamy lepszy stosunek koni mechanicznych do mocy. No i w tym momencie, w ostatnie sekundy, tutaj po lewej stronie widać odliczanie. Zostało nas sześciu. Teraz pytanie brzmi, czy Falakti kogoś dorwie, zanim upłynie czas? Nie, cała szóstka zdobyła 150 złota. Teraz walka się toczy jeszcze o to, żeby mieć dodatkowe 200 sztuk. Nikt nie zamierza się poddać. Falachty pisze, co jest grane. My się śmiejemy, od kogo najbliżej przejechał i nie zauważył. Wargaming organizuje takich konkursów całkiem sporo. Tutaj ja ryzykuję, postanawiam wjechać na tę górkę znowu, ponieważ jak raz się udało, to Anusz się uda drugi raz. Że on musi przeszukać jeszcze całą mapę. Wargaming organizuje sporo takich konkursów i są dwa główne typy: wyścig i gra w chowanego. To już jest chyba czwarta edycja gry w chowanego. Poprzednim razem była na Himmelsdorfie. Tam to w ogóle jest się ciężko schować. A Falachty wciąż poluje bezskutecznie. Kolejne 2 minuty i nikogo nie znalazł. Ale nie, już dorwał. Tutaj sygnalizuje, że przeciwnik jest na A1. A my już dzielimy skórę na niedźwiedziu, czyli nagrody po prostu. Tutaj z nudów pojawiają się różne gry parodystyczne. Parodujemy rotę, nie będzie Patton pluł nam w twarz. Ni pocisków nam zerowił. Falachty przyznaje, że jednak dostaniemy 150 sztuk złota. No, zawsze dobrze, to już jest miejsce w garażu za 50%. A gra się toczy jeszcze o całkiem sporo. 200 sztuk. O, ginie kolejny gracz. Zostało nas tylko 4. Jeszcze jeden gracz zginie. I złoto będzie moje. Potem jeszcze będzie gra prestiżu. Kto zginie ostatni? Tutaj warto poglądać na stronę, którą podaję w opisie, czyli na polskie subforum konkursy i wydarzenia. Na którym jest takich konkursów znacznie więcej. W tym momencie Patton dobija ostatniego gracza, no i to oznacza, że mam 350 golda. I muszę jeszcze przyspieszyć, żeby mi się czas nie skończył. Tutaj Pattona widać. Postanawiam nie dać mu satysfakcji. Się chowam dalej. Nie wiem, gdzie jest programer. Tutaj zauważam towarzysza. Tutaj niestety tracę gąsienicę. Patton zauważa programera, a ja nie zamierzam dać mu satysfakcji zdobycia 15 killa. I wjeżdżam do wody. I w tym momencie 350 sztuk złota jest moje. Do widzenia.